jaki ogromny spokój płynie z tej melodii strumienia. Człowiek, który w swoim życiu wypełniony jest Bogiem, kiedy śpiewa na cześć Pana Boga, również daje drugim taki spokój wewnętrzny. Oby całe nasze życie było taką pieśnią na chwałę Pana Boga i dla pokoju wewnętrznego duszy ludzkiej. Życie człowieka jest jak rzeka. Życie człowieka jest jak ta czysta woda, która kiedyś wpłynie do morza. Człowiek wprawdzie dotknięty jest poprzez swoje życie różnymi brudami, różnymi upadkami, ale ciągle towarzyszy mu miłosierdzie Boże, jeżeli ten człowiek jest wierzący w Boga. I kiedyś wejdzie w ten ocean miłosierdzia Bożego. Byłem kiedyś w czasie Mszy Świętych u takiego małżeństwa, które było dotknięte ogromnym cierpieniem. Ale szczęściem dla nich było to, że dzieci ich nie zostawili. Wnuki starali się ciągle przebywać przy babci i dziadku. Jeżeli oni potrzebowali pomocy, to z taką pomocą przychodzili. Kiedy przybyłem na to miejsce, oni nie prosili o to, żebym im podał wody, żebym ich obsłużył. Oni przede wszystkim oczekiwali na Słowo Boże, oczekiwali na sakrament pokuty i pragnęli przyjąć sakrament namaszczenia chorych oraz Najświętszy Sakrament. Tego oczekiwali ode mnie jako kapłana, ale całą posługę charytatywną, tą posługę pomocy bliźniego, możemy powiedzieć taką diakońską posługę, otrzymywali od swoich dzieci i od swoich wnuków. I kiedy sięgam w tę piątą niedzielę wielkanocną do pierwszego czytania, w którym wyraźnie jest pokazane, że zadaniem pasterza jest głoszenie Słowa Bożego, jest posługiwaniem sakramentem świętym, gdy bardzo wyraźnie jest powiedziane, że w Kościele Świętym wyznaczeni są ci do tej szczególnej posługi miłości bliźniego, wtedy mogę dojść do takiego wniosku, jak pięknie to Słowo Boże było odzwierciedlone, zrealizowane w tym domu, do którego się udałem. Ci małżonkowie, dotknięci ogromnym cierpieniem, nie narzekali. Oni ciągle mi mówili o tym, jak ich najbliżsi okazują im cierpliwość, miłość. Jednocześnie można było odebrać od tych małżonków taką pogodę ducha, ogromną wdzięczność Panu Bogu za wszystko, cokolwiek wydarzyło się w ich życiu. Chciałbym sięgnąć do takiej pięknej modlitwy, którą podczas sakramentu chorych odmawia się przy chorych, przy tych, którzy są w podeszłym wieku. Boże, wejrzyj łaskawie na swoje sługi osłabione przez podeszły wiek. Przyjęli oni święte namaszczenie, aby otrzymać pomoc Twojej łaski dla duszy i ciała. Spraw, aby umocnieni pełnią Ducha Świętego
trwali niezachwianie w wierze i nadziei, wszystkim dawali przykład cierpliwości i świadczyli o Twojej miłości przez swoją pogodę. Rzeczywiście, kiedy teraz wspominam tych małżonków w podeszłym wieku, tak bardzo dotkniętych cierpieniem, bo może dlatego ich tak zapamiętałem, to mogę stwierdzić, byli pełni cierpliwości i posiadali ogromną pogodę ducha. Życie przemija jak rzeka. I tak jak ta czysta woda natrafia na różne kamienie i coraz bardziej się oczyszcza, kiedyś wpadnie w morze, tak samo człowiek poprzez różne trudności, różne cierpienia, doświadczenia, ciągle jest oczyszczany, odnosząc się ciągle do Boga, otrzymuje łaski, które pełne miłosierdzia oczyszczają go. I w końcu człowiek wchodzi w ten ocean miłosierdzia Bożego i doznaje szczęścia wiecznego. Jezus w Ewangelii Świętej mówi: niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga? We mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Te słowa mówi do nas Jezus. I w tej przepięknej przyrodzie, majowej przyrodzie, którą się tak rozkoszujemy i przy pomocy której nasze serce wzlatuje ku Bogu wdzięczni za tę piękną przyrodę, trzeba nam zwrócić się również z wdzięcznością, że dar wiary, że dar nadziei i miłości płynące z Ewangelii jest nam dany. Oby ta łaska również dotknęła wszystkich chorych, wszystkich dotkniętych różnym cierpieniem. Jak ważnym jest, żeby dzieci, wnuki wsłuchali się w to pierwsze czytanie z dzisiejszej niedzieli, które wyraźnie wskazuje na przepiękną, diakońską, charytatywną posługę wobec potrzebujących. I wtedy wszyscy, i młodzi, i starzy, otwarci są na przyjęcie Słowa Bożego, na przyjęcie Ewangelii Świętej. Mówi do nas święty Piotr Apostoł, że my wszyscy jesteśmy jak kamienie, z których zbudowana jest świątynia. Jesteśmy żywymi kamieniami, które ciągle obrabia życie, ale dzięki temu ta świątynia, w której jesteśmy, świątynia naszej wiary jest tak piękna. Oby to Słowo Boże pomogło nam jeszcze bardziej zachwycić się pięknem majowym i pewno wyśpiewać z jeszcze większym zaangażowaniem taką pieśń, którą kierujemy do Matki Bożej, a którą tak lubią śpiewać starsze osoby, chociaż coraz bardziej słyszy się, jak pięknie młodzi ludzie wykonują tę pieśń. Chwalcie łąki umajone, góry zielone, ukwiecone. Chwalcie naszego Boga, który jest Panem całego Wszechświata.